Siema, z tej strony Jaro. Dzisiaj pierwszy vlog na kanale. Idziemy na morsowanie, tak jak obiecałem. Ze mną jest kamerzysta Wojtek i pokażę wam, co zabieram na taką wycieczkę jak prawdziwy mężczyzna. Co trzeba zrobić, żeby dobrze zamorsować. Także wszystko nagrywam na spontanie. Tak, pierwsza rzecz, jaka musi być, to klapęczki, klapsy. No, takie kurde i klapeczki, wiadomo, bo kamienie są, więc żeby nie pocharatać sobie stóp. Druga rzecz, zawsze biorę czapeczkę. No, z doświadczeniem nie będziecie musieli tego brać, bo wiadomo, przyzwyczajecie się do zimnej wody i będzie wam cieplej, także czapka później jest niepotrzebna, ale na początku, żeby głowy nie odmroził. Dobra, jedziemy dalej. Kolejna rzecz to rękawiczki, też mogą dłonie odmarznąć, także warto ze sobą wziąć. No i wiadomo, ręczniczek też ważna sprawa. No i w sumie tego nie będę pokazywał, bo to są slify, także tego nie pokazujemy, ale biorę na zmianę, bo już mam założone, żeby wejść do wody. Także chodźcie za mną do kuchni, zabiorę was. To jest moja kuchnia. Dzisiaj nie będę omawiał, co ja tutaj mam, ale tak, jeszcze jedna rzecz, czyli wiadomo, termosik. Termos, ważna sprawa, żeby sobie rozgrzać organizm. Także zaraz zaparzę sobie herbatkę, wrzucamy i lecimy do samochodu. Także widzimy się za chwilę. Yo. A, no dobra, wyglądam jak Marcin Najman. Normalnie perfekcyjna kurteczka, tak samo jak i plecaczek. Czekamy na Stanowskiego. Tak, na Stana. Stana oczywiście nie ma. Nie no, ja sobie robię. Dobra, udajemy się do bryki, także zaraz się widzimy na miejscu. Yo. No, co tam nagrywasz już? No, widzę właśnie. Dobra, palamy furmankę i jedziemy, nie? Drugi vlog prawdopodobnie pojawi się w siłowni. Także dzisiaj jest pierwszy. No, dobra, furmanka odpalona. Słyszycie to, dziewczyny? Słyszycie to, kurwa? Dzisiaj będzie siłownie w domu. Wiesz, to było. Jedyna niepowtarzalna okazja. Zobaczyć, jak Jaro kieruje. Kieruje furmanką. Także ja też się przeżegnam, bo to nie jest dobry kierowca. Da. Do kolizji nie dopobrali. No właśnie. No. No, niedaleko już jesteśmy. Zbliżamy się prawie co do miejsca. Jeszcze tak sądzę, że nie wiem, kilometr może. Jest to takie miejsce niepowtarzalne dla mnie, zawsze tam morsuję. Nazywa się Zapadlak. Ogólnie tam dużo jest gnoju. Nie, tu jest takie typowe, jakby wam to powiedzieć, opuszczone miejsce, nie? Bo po prostu, to, nie wiem, to jest chyba kogoś prywatnego miejsce, ten taki Zapadlak. Zaraz sami zobaczycie, nie? Jak to w ogóle wygląda, nie? Także nie myślcie sobie, że to jest takie piękne bajorko, nie? To nie jest na pewno. Także no, zaraz się widzimy. Do zobaczenia na miejscu. Tak jest. Widzisz, gdzie się tu działo i dla to rana jeszcze. Chodzi do kraju i tańczysz nockę całą, ale ciągle mało, my chcemy więcej. Ale pirat drogowy. Jedziemy. Dobra. No właśnie dotarliśmy na miejsce. Proszę ująć tutaj kamerą ową miejscówę. Za pięknie nie jest, wiadomo. Tutaj rozwalony mostek. Tam na samym koniec to bym nie radził wchodzić, bo można spaść do wody. Były przypadki, nie, ale ogólnie tutaj można sobie posiedzieć. Gdzieś tak dotąd do tego miejsca na pewno zakryję kogoś, nie. A no jak chyba ktoś jest wyższy, no to wiadomo, że dotąd będzie miał. Ale ogólnie
dobra mi suwa, nie. Temperatura wody nie wiemy jaka jest oczywiście. Następnym razem weźmiemy termometr. Tak, no dokładnie, ale zaraz wezmę palucha i zamoczę. Tak, tak jak mówię, zamoczę. No to mogłeś darować. Dobra, nie no, śmieruję pawiana oczywiście. No. Ciepła? Cud, miód, orzeszki, jak to się mówi. Dobra, no także tego. Ja się przebieram, no i zaraz się widzimy na rozgrzewce, nie? Właśnie rozstawiam statyw. Jest to statyw z 4 odcinków. Żara opowiada. W pierwszym odcinku jeszcze go nie było, bo nie zainwestowałem, ale już od drugiego odcinka nagrywałem na tym statywie. Powiem wam, że robi robotę, nie? Jak na sam początek jest bardzo dobry. Później zainwestuję może w lepszy, zobaczymy jak to będzie, nie? Także na razie rozstawiam obóz, nie? Także tego. No i wam zaraz opowiem, jak to krok po kroku wejść do wody. Co trzeba zrobić i w sumie co nie robić też, także zaraz wam to wszystko przekażę. I co? Tak? Dobra, jedziemy, nie? Trochę pajacyków, trochę się poruszamy, poboksujemy. Dobra rozgrzewka, to jest postawa przed morsowaniem. Nigdy nie wchodźcie na hojraka, bo możecie dostać szoku termicznego i ogólnie możecie zachorować bardzo szybciutko, tak? Czy temperaturę ciała robimy tak, żebyśmy się nie spocili, ale żeby nam było ciepło, żebyśmy byli rozgrzani i wtedy możemy wchodzić powoli do wody. Co do wody, no to ogólnie wchodzimy tak jak za pierwszym razem, to wchodzimy, wychodzimy i tak stopniowo się progresujemy sobie później coraz dłużej. 2 minuty, 5 minut, nawet 10 minut. A jak ktoś jest już na tyle zaawansowany, to w sumie może i nawet łepetynę założyć na sam koniec morsowania, więc czemu nie? Także ja tu się rozgrzewam w tym momencie, lecę dalej. Jeżeli kamerzysta będzie zbliżenie na mnie robił, jak sobie biegnę, także czołem. Rozgrzeweczka do 10 minut. No i co? Zaraz się ładujemy do wody, nie? Może za parę minut biorę japonki i idę na plażę, nie? Fajne dziewczyny będą. Dobra. Patrz jaka ciepło. Cześć! Ważny jest oddech. Głębokie oddechy i nie panikować. To najważniejsza rzecz. Ręce do góry, jak na wojnie, bo wiadomo, ciepło odpływa z dłoni szybciutko. Trzeba na początku dłonie do góry i trzymamy. Wiecie co? Nigdy tego nie robiłem. Zawsze chciałem to zrobić. Także jestem na tyle zaawansowany, że ja to zrobię. Jedziemy. Na potrzeby filmu.
właśnie, jestem już po morsowaniu. Zalewam sobie herbatkę. Będę sobie sączył, żeby temperatura ciała wróciła do normy. Teraz wam nie nagrywaliśmy, nie? Ale się jeszcze raz rozgrzewałem, bo to jest też istotna rzecz. Czekajcie chwilę. Bardzo dobra. Że nie nagrywaliśmy tego, bo nie było sensu biegać kolejny raz, bo też się rozgrzewałem. Ale to też jest istotne, żeby po prostu organizm też rozgrzać. I w sumie tyle, nie? Taka, podsumowując, nie? To wszystko, to wchodzicie do wody, powolutku rozgrzewacie się przed tym, około 10 minut i stopniowo to robimy, progresujemy później, jak ktoś chce. No i na końcu też się znowu rozgrzewamy, nie wiem, herbatkę też sobie można wypić. No i to wszystko, także dziękuję za uwagę, był to mój pierwszy vlog. Vlog drugi się też niebawem pojawi na kanale. Także oczekujcie na to, więc dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, strzała, yo!